widzimy już roty strażaków ratowników wkraczające do obiektu, przystępujące do działań ratowniczo-gaśniczych. I w tym samym czasie zostaje sprawiany podnośnik hydrauliczny do okna pomieszczenia, w którym znajdują się osoby, które należy ewakuować. Proszę Państwa, należy pamiętać, że podczas każdego pożaru bardzo duże zagrożenie stwarza właśnie zadymienie. Bardzo często zadymienie stanowi większe zagrożenie niż bezpośrednie opłomienie. Większość ofiar wszystkich pożarów to ofiary dymu i toksycznych produktów spalania, a nie bezpośrednio promieniowania ciepłego. Dlatego raz jeszcze pozwolę sobie tutaj zwrócić uwagę na bardzo istotną sprawę, którą jest szybka, skuteczna ewakuacja jeszcze przed wypełnieniem pomieszczeń przez dym. Dymy pożarowe, zwłaszcza w budynkach, w obiektach użyteczności publicznej, bywają bardzo toksyczne, bardzo trujące. Proszę Państwa, widzimy strażaka ratownika w koszu podnośnika hydraulicznego, który już zbliża się do okna, gdzie oczekuje człowiek na pomoc, na ewakuowanie ze strefy zagrożonej, ze strefy zadymionej. Przed budynkiem służby medyczne przygotowane do podjęcia, do przejęcia osób poszkodowanych, które najprawdopodobniej będą miały objawy zatrucia produktami spalania. Proszę Państwa, te działania prowadzone są jakby dwukierunkowo, równolegle. Ewakuacja osób zagrożonych, którym, jak już wiemy, pożar odciął drogę wyjścia z obiektu, i działania gaśnicze prowadzone typowymi drogami komunikacyjnymi w budynku. Te działania ciągle trwają, tam ratownicy zabezpieczeni sprzętem ochrony drugotekowych starają się zlikwidować pożar. W drzwiach budynku szkoły widzimy przygotowane do pracy wentylator odtłumiający typu nadciśnieniowego. Jego zastosowanie, użycie ma miejsce zwykle w fazie działań po opanowaniu pożaru, gdyż jak domyślamy się, wpompowanie większej ilości powietrza do budynku mogłoby spowodować rozwinięcie się pożaru w sposób niekontrolowany. Widzimy osobę poszkodowaną, wymagającą pomocy, już w koszu podnośnika i niebawem zostanie ona przekazana służbom medycznym. Proszę Państwa, nie dodałem jednego istotnego elementu działań. Otóż tuż po przybyciu zastępów Straży Pożarnej i przed podjęciem jeszcze tych właściwych działań gaśniczych, zawsze kierownik działań ratowniczych podejmuje decyzję o odłączeniu budynku zasilania w energię elektryczną i w gaz, jeżeli takowy znajduje się w budynku. Te media, te instalacje będące pod zasilaniem mogłyby spowodować dodatkowe zagrożenie zarówno dla osób znajdujących się w budynku, jak i dla samych ratowników. Widzimy, jak rota ratowników wyniosła, ewakuowała z budynku kolejną podtrutą dymem osobę.
a więc widzimy, że jednak nie udało się ewakuować dokładnie wszystkich ludzi znajdujących się w obiekcie. Kamil, wiesz, że czym to na wyspie, to jest do kosza. Proszę Państwa, widzimy wdrożenie typowych dla takich sytuacji procedur medycznych przez służby medyczne. Termoizolacja osób poszkodowanych, tlenoterapia bierna. Są to standardowe działania we większości tego typu przypadków, gdzie poszkodowani mają objawy zatrucia produktami spalania. Proszę Państwa, wcześniej użyłem określenia rota ratowników. Pozwolę sobie wyjaśnić, rota ratowników to dwuosobowy zespół i w takich zespołach, w normalnych sytuacjach zawsze strażacy ratownicy starają się prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze. Tak mówi taktyka tychże działań. Spowodowane jest to względami przede wszystkim bezpieczeństwa. Ci ratownicy działając w parze w warunkach zadymienia asekurują niejako siebie nawzajem. Dzięki temu te działania mogą być skuteczniejsze, bardziej niezawodne. Widzimy, jak na polecenie kierownika działań ratowniczych uruchomiony zostaje wspomniany już wcześniej wentylator odpłynający, wentylator typu nadciśnieniowego. Proszę Państwa, zwykle po likwidacji pożaru trzeba właśnie oddymić cały obiekt i strażacy ratownicy dokonają przeszukania wszystkich pomieszczeń w obiekcie budowlanym, aby mieć stuprocentową pewność, że nikt nie pozostał, nikt nie potrzebuje pomocy. Proszę Państwa, wiedzę o ilości osób, które ewakuowano, a które ewentualnie znajdują się jeszcze w obiekcie, powinniśmy już mieć w pierwszej fazie działań. Przeprowadzona na wstępie ewakuacja powinna dać nam informację o tym, czy wszyscy zostali ewakuowani, czy nie. Niemniej jednak różnie to bywa w praktyce i dlatego jest standardem, że pomieszczenia wszystkie zostają raz jeszcze sprawdzone i przeszukane. Proszę Państwa, przed momentem zespół pogotowia ratunkowego odjechał z miejsca zdarzenia z osobami poszkodowanymi, z osobami wymagającymi pomocy. Widzimy, jak sprzęt ratowniczy, sprzęt wysokościowy zostaje już składany. Możemy się już domyślać, że ta właściwa, główna część działań ratowniczo-gaśniczych dobiega końcowi. Proszę Państwa, warto również przy tej okazji dodać, że jeżeli chodzi o tak zwane składniki czasu operacyjnego, czasu działań ratowniczo-gaśniczych ratowników Państwowej Straży Pożarnej, element dogaszania pożaru, element przeszukiwania tych kolejnych pomieszczeń często bywa bardziej długotrwały niż element samego, tego właściwego gaszenia bezpośrednio źródła pożaru. Te działania, które mają dać pewność dowódcy akcji, że zagrożenie zostało już całkowicie zlikwidowane, muszą być prowadzone bardzo skrupulatnie, bardzo dokładnie. Dowódca, zanim odjedzie z miejsca zdarzenia, zanim potwierdzi zakończenie działań, musi mieć stuprocentową pewność, że zagrożenie zostało zlikwidowane, a wszystkie osoby ze strefy zagrożonej zostały ewakuowane. Proszę Państwa, przed momentem usłyszeliśmy właśnie komunikat kierownika działań ratowniczych, aspiranta sztabowego Krzysztofa Skowrońskiego, który na co dzień jest zastępcą dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. Komunikat, który informuje o zakończeniu działań. Widzimy, dowódca udaje się do dyrekcji szkoły,
gdzie w formie pisemnej powinien przekazać miejsce prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczej właśnie w dyrekcji danego obiektu, w którym doszło do pożaru. Proszę Panie Dyrektorze, to jest poszukiwane. Zgłaszam zakończenie działań, przekazujemy obiektu. Proszę Państwa, w międzyczasie strażacy ratownicy zwinęli sprzęt użyty w tej akcji ratowniczo-gaśniczej. Dokonało się przekazanie miejsca działań ratowniczych i teraz przystąpią do działań inne służby mające zupełnie inne zadania i inne cele. Ja dziękuję Państwu za uwagę przy tym epizodzie ćwiczeń i oddaję głos koledze z policji. Proszę Państwa, w trakcie prowadzenia przez strażaków aktywnej akcji gaśniczej w rejonie miejsca objętym pożarem nastąpiła koncentracja sił policyjnych. W czasie, gdy strażacy walczyli z ogniem, funkcjonariusze policji zabezpieczali teren wokół tego miejsca, nie dopuszczając do dostępu osób postronnych. Po zakończeniu akcji gaśniczej na miejsce zdarzenia wkracza grupa operacyjno-procesowa. W skład tej grupy wchodzą policjanci Wydziału Kryminalnego, pionu dochodzeniowo-śledczego, a także technik kryminalistyki. Zadaniem tych policjantów jest przy wykorzystaniu nowatorskich metod kryminalistycznych zabezpieczenie śladów i zebranie dowodów, które później zostaną wykorzystane w toczonym postępowaniu dla określenia, co było bezpośrednią przyczyną pożaru. Czy była to bezpośrednia przyczyna działania osób trzecich, zamierzona, czy było to zaproszenie ognia, bądź przypadkowe zwarcie instalacji elektrycznej. I w tym celu właśnie grupa dochodzeniowo-śledcza zbiera dowody, zabezpiecza ślady, dokumentuje to fotograficznie i następnie budynek zostanie przekazany zarządcy w celu jego dalszego wykorzystywania. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor za to, że na tym obiekcie mogliśmy przedstawić ten pierwszy epizod ćwiczenia. Oczywiście nieprzypadkowo wybraliśmy szkołę, aby zaprezentować działania zarówno dyrekcji szkoły, nauczycieli, jak również uczniów. Proszę Państwa, myślę, że uświadomiliśmy sobie dzisiaj, jak wielkie są obowiązki, jak wielkie zadania spoczywają na dyrekcji szkoły i na nauczycielach, którzy mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo młodzieży. I jak ważną rzeczą jest znanie procedur postępowania właśnie w takim przypadku. To zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że w takich sytuacjach może wystąpić różne zdarzenia. Przede wszystkim może wystąpić panika. I tutaj jest bardzo duża rola wychowawców, aby nie dopuścić do zdarzeń niekorzystnych, do zdarzeń bardzo tragicznych w skutkach. Myślę, że Państwo dyrektorzy z pozostałych szkół powinniście takie ćwiczenia od czasu do czasu organizować. Zresztą macie taki obowiązek. Pracownicy do spraw obrony cywilnej, którzy prowadzą przysposobienie obronne, te sprawy powinni na bieżąco realizować. Bardzo serdecznie dziękujemy strażakom, dziękujemy młodzieży, dziękujemy panu aspirantowi za komentarz. Na tym kończymy ten pierwszy epizod. W tej chwili przejdziemy do zespołu szkół imienia Czartoryskich, sąsiedniej szkoły, gdzie realizowany będzie drugi epizod ćwiczenia. Dziękuję bardzo. Uwaga, uwaga! Odwołuję alarm ewakuacyjny. Proszę przystąpić do wprowadzenia uczniów do budynku szkoły.